Cześć Boże, cześć, witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym rozważaniu Słowa Bożego z cyklu, no właśnie, jakim? Kazanie z tłem, słowo z tłem, jak zwał, tak zwał, ale lecimy. Dzisiaj zatytułowałem tę Ewangelię Ścigany. Bo ściganym w dzisiejszym fragmencie jest sam Pan Jezus. Po rozmnożeniu chlebów i ryb ludzie zrobią wszystko, żeby znaleźć Pana Jezusa i obwołać Go królem. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby wykorzystać Go do swoich celów, do swoich potrzeb. Odtąd można powiedzieć, że ściganie Pana Jezusa staje się swoistego rodzaju etapem w ogóle w drodze do wiary. Otóż my wszyscy próbujemy wsiadać do różnych łodzi, tak jak ludzie z dzisiejszej Ewangelii. Szukamy takiego wygodnego środka komunikowania się ze światem. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, rozmowa telefoniczna, mail, vlog, spotkanie osobiste. Czy te różne łódeczki sprawiają, że docieramy nimi do Pana Jezusa? On jest ścigany w naszym życiu. Czy my Go łapiemy jakoś w tym? Nawet jeśli tam jest Zbawiciel, to czy wiemy, po co Go tam szukaliśmy? Innymi słowy, do czego Tobie służy Pan Jezus? Do czego służy mi? Na szczęście, tak myślę, że na szczęście, żyjemy w czasach, kiedy dawno przestano zapychać Panem Bogiem dziury własnej niewiedzy. W czasach takiego kultu sukcesu mało kto przypisuje swoje własne osiągnięcia Panu Bogu. I myślę, że to dobrze. Dlaczego? Ponieważ możemy zobaczyć, że Jezus daje dużo więcej niż zera na koncie w banku, czy wyświetlenia na YouTubie, czy kolejne, powiedziałbym, punkty do sukcesu. Życie wieczne, Pan Jezus sam o tym mówi, to życie wiary w Syna Człowieczego. I to określenie w tym miejscu, Syn Człowieczy, nie jest przypadkowe. Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy Go postrzegali po ludzku. Czyli nie licząc na bycie ciągle świadkiem jakichś paranormalnych zjawisk. Owszem, cuda mogą się zdarzyć, nie przeczę, ale największym jesteśmy my sami. Ty i ja. Dzisiaj zaczyna się życie wieczne. Dzisiaj zaczyna się Twoje życie wieczne. Serio, naprawdę. Wysiądź z tej Twojej łódeczki, poszukaj Pana Jezusa i pozwól, żeby On w Twoim sercu, w Twoim życiu wzbudził taki niepokój. Po co mnie szukałeś? Panie Jezu, na koniec tego naszego spotkania prosimy Cię, żebyś tymi różnymi łódkami naszego życia prowadził nas do siebie. Proszę Cię, Panie, żebyś nas niepokoił, żebyś niepokoił moje serce, żebyś ciągle pobudzał mnie do stawiania ważnych pytań, żebyś ciągle mnie pobudzał do patrzenia na świat tak bardzo po ludzku, żebyś mnie pobudzał do patrzenia na Ciebie po ludzku. Bo Ty jesteś Synem Człowieczym. Bo Ty jesteś tym, który pokazuje model bycia człowiekiem. Modeluj mnie, Panie, według Ciebie. Dawaj mi życie. Błogosławię na ten cały piękny dzień i życzę naprawdę docierania takiego realnego do Pana Jezusa. I co jeszcze? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, żebym wiedział, czy
warto to robić. A myślę, że warto. Dobra. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.